Janusz Andrzej Kotański. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pierwsza Damo, Eminencjo, Księże Kardynale, Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Panowie Ministrowie, Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, Dziekanie Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, Księże Podsekretarzu Stanu. Czcigodni księża i siostry. Szanowni Państwo, czuję się ogromnie zaszczycony, iż w dniu dzisiejszym w ambasadzie Polski przy Stolicy Apostolskiej mogę powitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, wraz z małżonką oraz dostojnych gości. Z ogromną wdzięcznością. Przyjąłem decyzję pana prezydenta o przyznaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski księdzu arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu. Sekretarzowi do spraw reprezentacji papieskich, kierującemu trzecią sekcją sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. Moja satysfakcja jest tym większa, iż pan, panie prezydencie, Osobiście dokona tej ceremonii na tym skrawku polskiej ziemi, w bliskości bazyliki Świętego Piotra. I to w roku, gdy mija dokładnie 30 lat od chwili, gdy ksiądz arcybiskup Pawłowski podjął pracę w watykańskiej służbie dyplomatycznej. Egregio, signor presidente illustre signora. Eminenza Reverendissima, Eccellenza, Signori Ministri, Sua Eccellenza, Ambasciatore Decano del Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, Reverendissimo Sottosegretario di Stato della Santa Sede, Reverendi Padri, Gentilissime Sorelle, distinti Signori e Signore. Mi sento molto onorato per il fatto che oggi l'Ambasciata Polacca presso la Santa Sede ha il privilegio di ospitare il Signor Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, l'illustre signora e tutti voi distinti invitati. Con profonda riconoscenza ho appreso la decisione del signor Presidente relativa al conferimento della croce di commendatore con placca dell'ordine di Polonia restituta a Sua Eccellenza Monsignor Jan Romeo Pawłowski, segretario per le rappresentanze pontificie a capo della terza sezione della segreteria di Stato. La mia soddisfazione è ancora più grande in quanto lei, signor Presidente, su quell'embo di terra polacca prossimo alla Basilica di San Pietro, ha voluto personalmente insignire dell'alta onorificenza dello Stato polacco nel trentesimo anno della sua missione nella Diplomazia Vaticana, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Pawłowski. Dzisiejsze uroczystość stanowi dowód uznania dla dokonań i zasług księdza arcybiskupa w pogłębianiu i zacieśnianiu relacji między Polską i Stolicą Apostolską. Chciałbym w tym wyjątkowym gronie podkreślić, iż Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup, jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka, pracując z pełnym oddaniem cum petro et sub petro nigdy nie zapomina o swojej ojczyźnie, naszej ojczyźnie. W tak uroczystym momencie pragnę podziękować księdzu arcybiskupowi Pawłowskiemu za owocną współpracę, nieustanną życzliwość, troskę o wspólną sprawę, czyli umacnianie więzi między Polską i Stolicą Apostolską i za pamięci o świętym Janie Pawle II. Proszę, Ekscelencję, o przyjęcie moich najserdeczniejszych gratulacji oraz życzeń dalszych, owocnych lat pracy, w wypełnianiu posługi biskupiej oraz powierzanych przez Ojca Świętego zadań. L'odierna cerimonia testimonia il riconoscimento per i meriti di sua eccellenza volti al consolidamento delle relazioni tra la Polonia e la Santa Sede. Colgo l'occasione per sottolineare che, benché Sua Eccellenza, Monsignor Pawski, sia uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco, lavorando con dedizione con Petro e su Petro, non dimentica mai la sua patria, la nostra patria. In questo momento solenne, vorrei ringraziare Sua Eccellenza, Monsignor Pawowski. Per la proficua collaborazione, per la sua incessante benevolenza, per il suo impegno a favore della causa comune, a favore di un rafforzamento dei legami tra la Polonia e la Santa Sede e anche per la sua sollecitudine nella custodia del ricordo di San Giovanni Paolo II. Eccellenza Reverendissima, le chiedo di voler accogliere le mie congratulazioni vivissime, accompagnate dall'augurio di molti altri anni del servizio pastorale nell'adempimento dei compiti assegnati a sua eccellenza dal Santo Padre. Grazie signor ambasciatore. Chiedo al Sua Eccellenza di voler prendere il posto. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczenia, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Góry, odznac odznaczony został w uznaniu wybitnych zasług w służbie. Per Polską e Stolicą Apostolską, Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, Jan Pawłowski. Egregi signori, in conformità all'articolo 138 della Costituzione della Repubblica di Polonia, nonché alla legge sulle onorificenze e riconoscimenti di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica di Polonia, il signor Andrzej Duda, in riconoscimento dei meriti nel servizio diplomatico volti allo sviluppo della collaborazione tra la Repubblica di Polonia e la Santa Sede, viene insignito della croce di commendatore con placca dell'Ordine di Polonia Restituta, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Jan Romeo Pawłowski. Panie Prezydencie Republiki Republika di Polonia, di prendere la parola. Eminencjo Księże Kardynale, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Wielcy Szanowni Księża, Siostry, Szanowny Panie Ambasadorze, Szanowna Małżonko Pana Ambasadora, Wszyscy dostojni przybyli goście, Szanowni Państwo. Eminencja. Eccellenza, eh, reverendissimi, eh, reverendissimi ospiti, gentilissime sorelle, signore e signori. Przygodny księżarcy biskupie 30 lat. To bardzo długo. I to czas wielkiego doświadczenia i wielkiego uczestnictwa i współtworzenia tego, co dzisiaj już nazywamy historią. Bo tych dni, które przeminęły, ale w których zmieniał się świat, zmieniała się także Polska, zmieniały się Włochy, zmieniał się także w jakimś sensie Kościół. Reverendissimo Monsignor Pawłowski, 30 anni è e un tempo assai lungo. È un tempo di molte esperienze, un tempo quando la storia è andata avanti e quando è cambiata sia la Polonia, sia il mondo, ma anche la Chiesa. 30 lat służby w najstarszej dyplomacji świata, w dyplomacji stolicy apostolskiej, w dyplomacji watykańskiej. najdłużej nieprzerwanie istniejącej w, w, dzie w dziejach świata instytucji di servizio nella diplomazia del mondo nella diplomazia vaticana, che fa parte di che la longeva del mondo przez połowę tego czasu jesteśmy ze Stolicą Apostolską związani. My jako Polska, my jako państwo, państwo chrześcijańskie, państwo katolickie. Noi come la Polonia, come stato cattolico, come stato cristiano, abbiamo delle relazioni di, e, diplomatiche con il Vaticano dalla metà di questi 30 anni, da quindici anni. Dzisiaj jest ksiądz arcybiskup odpowiedzialny w sekretariacie stanu, jako sekretarz do spraw reprezentacji papiestwa, odpowiedzialny właśnie za nuncjatury na całym świecie. Oggi lei, jako reprezentante del Vaticano, il reprezentante per le in tutto il mondo, nie responsabile. Te nuncjatury bardzo często mają swoją długą historię, tak jak ta w Polsce. Istniejąca, choć z przerwami, od 1555 roku. Queste nunziature hanno una lunga storia, a volte, come per esempio quella polacca, che esiste e c'è, anche se con delle interruzioni, dal 1555. Ale od podobnego czasu także i przedstawiciele. Polskiej dyplomacji tutaj przy stolicy apostolskiej są, choć na stałe polskie przedstawicielstwo pojawiło się 200 lat później, w 1766 roku. Ma da molti anni in qualche maniera la Polonia è tuttavia rappresentata presso la Santa Sede, anche se i diplomatici polacchi są presenti nel corpo diplomatico dal 1766. Jest to więc bardzo długa historia, w której. Wydawałoby się, że 30 lat to niewiele, ale dla nas Polaków w dzisiejszych czasach to bardzo dużo. È una storia molto lunga, quindi si potrebbe pensare, che anni non sono molti, ma per noi, Polaki, è un periodo molto lungo. Może dlatego, że świat nasz tak szybko się zmienia z polskiego punktu widzenia i że też tak wielkie są cały czas nasze potrzeby, a tempo tego, w którym staramy się podążać ku. No silnemu państwu jest rzeczywiście bardzo szybkie. Forse perché il mondo sta cambiando molto velocemente e i cambiamenti di questo nostro mondo avvengono rapidamente, forse per questo questi 30 anni ci sembrano tanto lunghi. Ze swojego politycznego doświadczenia, wielu lat już służby dla Rzeczypospolitej Ale także i poza granicami, w parlamencie europejskim, ale zwłaszcza teraz jako prezydent mogę powiedzieć, że z naszymi rodakami różnie to bywa. Niektórzy wyjeżdżają do różnych instytucji, czy to europejskich, czy światowych, i bardzo często stają się obywatelami świata, zapominają o swojej ojczyźnie, a czasem działają nawet przeciw niej. Dalla prospettiva di anni di esperienza, Sia in Polonia, Sia in Europa, e adesso. da una prospettiva del Presidente della Repubblica, posso dire che con noi polacchi a volte succede che si parte, si lascia la Polonia e si dimentica il proprio paese. Osobie, Excellenzi, Sienze Arcibiscupa, mamy przeciwieństwo takiej postane. Mamy wspaniałego człowieka, mamy kapłana, ale mamy polaka patriotę. La persona di Sua Eccellenza Reverendissima è proprio l'opposto di un atteggiamento del genere. Abbiamo davanti a, a, abbiamo davanti a noi un grande patriota, un grande sacerdote che non dimentica mai il suo paese. Se nel Congo, se in Repubblica Środkowoafricana, se in Brasili, se in Francia, se in Thailandia, o i o nie za to z serca w Nonostante fosse stato in Congo, in Repubblica Centrafricana, in Francia e, no, e in molti altri paesi, lei, Monsignore, non ha mai dimenticato il proprio paese e le volevo, la volevo ringraziare per questo. Służy stolicy apostolskiej, ale służy także ludziom, nam Polakom, nam bezpośrednio, bo ja sam doświadczyłem dobra kapłańskiego ze strony księdza arcybiskupa, kiedy dwukrotnie ksiądz arcybiskup dla nas odprawiał msze święte tutaj w Watykanie. Za to ogromnie dziękujemy. Nie każdego było na to stać. Monsignore, lei è al servizio della Santa Sede e al servizio della Chiesa. Ma, jest także al servizio nostro dei polacchi. Io personalmente non mi scorderò mai, że Lei ha avuto la gentilezza di celebrare la santa messa per noi durante i nostre, le nostre visite qui a Roma. Ale także dosłownie za kilka dni, kiedy Ekscelencja pojedzie do ojczyzny, specjalnie po to, by odprawić święto w małej miejscowości koło Stargardu, gdzie. Będzie pierwsze sanktuarium błogosławionego prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Ma bisogna sottolineare, że fra qualche giorno andrà di nuovo in Polonia per celebrare la liturgia in un piccolissimo santuario vicino a Stargard, che è il primo santuario del beato cardinale Stefan Wyszyński. Za tą niezwykłą postawę. Za tą wielką polskość, którą ekscelencja nosi w sercu i którą demonstruje na każdym kroku. Z całego serca dziękuję za służbę Polakom, czasem przecież bardzo, bardzo daleko od granic Rzeczypospolitej, za to, że jest ksiądz, arcybiskup z nami i dla nas. Z całego serca dziękuję w imieniu całego naszego narodu. Eccellenza, di tutto il cuore la vorrei ringraziare per questo suo servizio, per il suo amore per la Polonia e per questo che è sempre pronto a sostenerci e ad aiutarci. Życzę, wielu, wielu lat sił do Panu Bogu, Le auguro, eccellenza, ancora tantissimi anni al servizio De, di, di Dio, della Santa Sede e della Polonia. Che Dio la benedica. Grazie, signor Presidente. Chiedo di prendere la parola a Sua Eccellenza Monsignor Jan Romeo Pawłowski. Ja co prawda posłużę się kilkoma kartkami, żeby nie powiedzieć za mało ani za dużo. W tym, troppo Panie Prezydencie, Pani Pierwsza Damo, Szanowni Goście, Panie i Panowie, cari amici. Signor presidente, Ilustre Signora, Gentili Ospiti, cari amici. Powiem szczerze, że ta dzisiejsza uroczystość jest dla mnie wydarzeniem zawstydzającym nade wszystko dlatego że usłyszałem z ust pana prezydenta i pana ambasadora tyle dobrych słów na które z pewnością nie zasłużyłem Devo dire che que questa cerimonia odierna mi intimidisce un po' soprattutto perché ho sentito dalle dalla bocca del signor presidente tante belle parole che sicuramente non mi merito Jak pan prezydent był łaskaw wspomnieć Miałem tę radość, aby przy grobie świętego Jana Pawła II mówić jakiś czas temu, że w osobie pana prezydenta Polska przychodzi do bazyliki świętego, świętego Piotra. Jak lei, signor presidente, ha avuto la gentilezza di ricordare davanti alla tomba di San Paolo II, ho potuto e ho avuto l'occasione di dire che nella persona eh, del signor Polonia che si al santo. Dzisiaj tutaj myśmy przyszli do Polski, bo ta ambasada, jak każda ambasada Rzeczypospolitej, jest w jej terytorium i jesteśmy uradowani, że to właśnie Pan Prezydent wraz z małżonką dzisiaj nam otworzyli drzwi, przyjęli nas w tym polskim domu. Oggi siamo noi ad arrivare in Polonia perché ogni ambasciata in tutto il mondo è un lembo di terra polacca e siamo molto felici di essere stati accolti dal signor presidente e l'illustre signora. Ciotraysza ratyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa dziesięciolecia przypomniała nam też, że nie zawsze tak było. Że ludzie Kościoła nie zawsze byli dobrze i mile widziani w Polsce. La beatificazione del cardinale Stefan Wyszyński ci ha ricordato, że le persone della Chiesa, gli uomini di Chiesa, non są sempre stati accolti di buon grado dalle autorità polacche. Ale byli, trwali, prowadzili i to był ich polski krzyż który wraz z krzyżami na mogiłach tak wielu naszych rodaków rozsianych po całym świecie łączył ich z krzyżem Chrystusa, jedynym znakiem zbawienia. Ma ci furono e guidarono e, il popolo e questo fu la loro croce, la croce come quella sulle tombe di tanti polacchi morti in tutto il mondo, la croce della salvezza. I to dzisiejsze wyróżnienie, to odznaczenie „Krzyżem morderu odrodzenia Polski ma swój ścisły związek dla mnie ma swój ścisły związek z Krzyżem Zbawiciela, który z krakowskiego przedmieścia w Warszawie woła „sursum corda“, który na Giewoncie wskazuje drogę do nieba, który na Westerplatte czy Monte Cassino mówi, że Polska jest ważna, bo Polska to święta rzecz. Quest'onorificenza, questa onorificenza della croce della quale sono stato insignito oggi, per me rimane in relazione con la croce, con la croce di Cristo, la croce della basilica di, della Santa Croce a Varsavia, dove vengono scritte le parole sur sun corda, della croce sul Monte Gievont. Panie Prezydencie, pamiętamy dobrze, pamiętamy jeszcze dobrze, że trzeba nam się było modlić i śpiewać Ojczyznę Wolną. Raczna wrócić, Panie. Signor Presidente, ci ricordiamo ancora fin troppo bene, że pochi anni fa dovevamo ancora pregare e cantare, chiedendo a Dio di ridarci la nostra patria libera. Dzisiaj, dzięki Bogu. Modlimy się ojczyznę wolną po Błogosław, panie, ale modlimy się też, aby nie poszła w inne zniewolenia, żeby nie zapomniała o Krzyżu. Oggi możemy pregować Dio, afinché benedica la nostra patria, ale dobbiamo pregować także, afinché questa patria non si dimentichi della croce. I to dzisiejsze święto podwyższenia Krzyża Chrystusowego. Dajmy nam ku temu szczególną okazję, aby modlić się także za Polskę i za Polaków. E questa festività odierna del della croce ci offre una occasione particolare di pregare per la Polonia e per i polacchi. proszę pozwolić, że to wyróżnienie dedykuję moim rodzicom. naszym rodzicom ai nostri genitori. To oni sprawili, że w naszych żyłach płynie polska krew. To oni uczyli nas, kto ty jesteś, Polak mały. Uczyli polskiego pięknego języka, nauczyli patriotyzmu, czyli Szczerej, świętej miłości do polskiej ziemi, do ojcowizny, szacunku do naszej biało-czerwonej flagi. e białego, e to im się należą honory i wyróżnienia. Sono stati loro ad insegnarci che la Polonia è una cosa santa. Sono stati loro a far sì che nelle nostre vene scorre il sangue polacco. E sono loro ad essere degni di questa onoreficenza. tu o tym, że poprzez moją 30 lat, widać, że człowiek już zestarzał i teraz już się robią podsumowania pomału, prawda? że poprzez moją skromną posługę Kościołowi Powszechnemu i Stolicy Apostolskiej przysłużyłem się także jakoś mojej ojczyźnie, naszej ojczyźnie. Dziękuję Panu Bogu, jeśli tak się naprawdę stało, jeśli to mi się udało, służyć Bogu i ojczyźnie. Si è, è stato detto qui che durante questi trent'anni, che in qualche maniera adesso vanno riassunti, eh, ho potuto servire Dio e la mia patria, il mio paese. Sarei molto contento se ciò fosse vero e quindi ringrazierei di questa possibilità il Dio. E proszę, posso dire, posso dire, Te dni, które następowały po tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, gdy byłem w Kongo, w Gabonie, gdzie nie było wówczas polskiego ambasadora, i ludzie przychodzili do nuncjatury i składali swoje kondolencje na ręce nuncjusza apostolskiego, który był Polakiem. Permettetemi di ricordare questi giorni terribili dopo la catastrofe del 10 aprile. Io all'epoca. ero nunzio in Congo e nel Gabon, lì dove non c'era l'ambasciata polacca e la gente veniva nella sapendo che il nunzio proveniva dalla Polonia, per presentare le condolianze. Questi sono i momenti indimenticabili. kłótni, przepychanek, cynicznych oskarżeń, jakie niestety słychać w Polsce i z Polski, zakończę to moje drobne wystąpienie słowami największego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II. Permettetemi, che anche nel contesto di varie dispute, che si sentono dalla Polonia e in Polonia, io concluderò Questa mia, queste moje parole con una citazione di San Giovanni Paolo II. To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. E mia madre, questa terra. E mia madre, questa patria. questi są i miei fratelli e sorelle. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. E dovete capire voi tutti, voi, che in qualche maniera superficjalnie cercate di vedere queste cose, che queste cose non possono non farmi male. Was też powinni boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. dovrebbero far male anche a voi perché è facile distruggere, è molto difficile ricostruire. Distruggere si fa in un attimo e ci vuole molto tempo per ricostruire. E allora chiediamo che Dio voglia benedire la nostra patria libera. Invito Sua Eccellenza a voler partecipare con il Signor Presidente ad una foto di gruppo per commemorare l'evento.